Dziś na placu przed Komendą Powiatową Policji w Kępnie odbyła się uroczystość 97. rocznicy powstania Policji Państwowej. W uroczystości oprócz funkcjonariuszy udział wzięli zaproszeni goście. Na placu przed Komendą Policji wszystkich uczestniczących w tym wyjątkowym wydarzeniu powitali prowadzący uroczystość podkomisarz Mateusz Lewek oraz sierżant Anna Lubojańska. Dowódcą uroczystości był nadkomisarz Mirosław Wiśniewski. Apel jak zawsze rozpoczął się od wprowadzenia pododdziałów. Pierwszy pododdział prowadził nadkomisarz Robert Ignasiak, drugi starszy aspirant Gabriela Kurzawa-Sztuba. Komenda Powiatowa Policji wystawiła posterunek honorowy przy pomniku pomordowanych podczas II wojny światowej policjantów ziemi kępińskiej. Służby na tym posterunku pełnili podczas apelu starszy aspirant Paweł Lewandowski i młodszy aspirant Dariusz Duś. Na placu dowódca uroczystości złożył meldunek komendantowi powiatowemu Policji o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i wciągnięciu na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego przez poczet flagowy, który tworzyli aspirant Paweł Marczyk, młodszy aspirant Marcin Chmielarz i starszy aspirant Konrad Mierzwiak, głos zabrał komendant Waldemar Terański, który mówił o zmianach, jakie przez lata dokonywały się w Policji, składał życzenia funkcjonariuszom i dziękował wszystkim za współpracę, tym bardziej, że odchodzi na zasłużoną emeryturę. Panie i panowie policjanci, pracownicy służby cywilnej, w tym dniu składam wam wyrazy największego uznania, podziękowania za rzetelną pracę i ofiarną służbę. Służba policyjna jest pełna napięć i stresów, a wy podejmujecie decyzje, od których zależy życie i zdrowie obywateli. Tegoroczne Święto Policji jest dla mnie wydarzeniem szczególnym, gdyż po raz ostatni występuję w roli czynnego policjanta i komendanta tej jednostki. W tym miejscu dziękuję wam, panie i panowie policjanci oraz pracownicy cywilni, za zaangażowanie oraz za to, że nie bacząc na przeszkody, niedogodności, zdecydowanie i skutecznie realizowaliście swoje zadania. To był zaszczyt z wami współpracować i wam przewodzić. Życzę, aby wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek. Dziękuję waszym najbliższym za okazane zrozumienie i wsparcie dla naszej służby. Jak zawsze podczas policyjnych uroczystości bardzo ważnym punktem obchodów było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awansami wyróżniono prawie 40 funkcjonariuszy. Doryczne święto jest też okazją do wręczenia odznaczeń i nagród. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym krzyżem zasługi odznaczono nadkomisarza Mirosława Wiśniewskiego, który to odznaczenie odebrał 20 lipca w Poznaniu podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji. Na wniosek przewodniczącego oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów złotą odznaką honorową za szczególne zasługi dla Związku zostali odznaczeni młodszy inspektor Waldemar Tyrański, podinspektor Robert Ciesielski, podinspektor Krzysztof Kostusiak, starsza sierżant Anna Lubojańska, aspirant Bogdan Garczarek, nadkomisarz Mirosław Wiśniewski oraz starszy sierżant Tomasz Kapral. Uroczystość zakończyły życzenia od zebranych gości przekazane na ręce komendanta Waldemara Tyrańskiego.